pory Komisja Europejska i poszczególne rządy europejskie zachowywały się faktycznie bardzo powściągliwie w tej sprawie, ale scenariusz, w którym dojdzie do uruchomienia tego paragrafu pierwszego artykułu 7 traktatu Unii Europejskiej, który mówi o tym, że Rada Unii Europejskiej faktycznie może przegłosować to, iż w danym kraju doszło do poważnego zagrożenia naruszenia prawa wolności jeszcze bez uruchomienia sankcji. Do tego nie trzeba zgodzić się z Radą, tutaj weto Węgier, która przyjęła legislację Nawet to, że chcemy spędzić kilka na przykład godzin, gdyby ktoś tak zaplanował, no to jednak może się urodzić. Zawsze można na nim usiąść. Z tej strony od amfiteatru też będzie można zobaczyć. Mamografia, cytologia, choroby serca, cukrzyca. Można też w zakresie wczesnego wykrywania tętniaka aorty jamy brzusznej. Takie też będą. To z zakresu onkologii właśnie ta mamografia i cytologia, czyli choroby serca, cukrzyca. A cytologia to jest kobieta, czy na mężczyzna? Myślę ogólnie. Bo mamografia to raczej nie jest jasne. Panie, które się poprawiają, tak. To jest z miłej świata. One wynoszą z miłej. A no to myślę, że nawet już od samego rana, bo jeżeli już o 6 chyba nawet próby są, ojciec, że będą realizowane te próby przygotowania, bo wszyscy już dziś na 20 chcemy za wcześnie. Nawet o 7 rano pierwsza msza święta z racji pierwszej soboty miesiąca, a później o 12 ta główna, która nas wszystkich już będzie kochać. I jest ekologiczne, tak jest, że wykolor owoce, przetwory, pieczywo, zioła różnego rodzaju. Nie wiem, czy wędliny też,
No na pewno. Tak, też zapraszam do naszej kawiarni. Tak się gada. Ale będzie też, będą będzie gry takie urzędnicze. Nawet gdybyśmy zaplanowali dłuższy pobyt, to z pewnością ktoś to ma zerwać. No, ryby będą też możliwe. Też zrobimy, że będą takie kapłony, które bezpłatnie są. Jak ktoś przyjdzie do tych stolic, to kawiarno Bardzo dziękuję też dla Torunia. Specjalnie będą też oznakowane bezpłatne autobusy, kursowały będą w centrum, z centrum do naszej uczelni z powrotem. Szczegółowe zakończenie są na polu jasnobłogi. Być może do pół do dziesiątej będą piękne, będzie piękny koncert już polskiego. A jeżeli już nie chwały, to proszę bardzo serdecznie Kraków i nie tylko Kraków, okolice, jak ma właśnie na to zapraszamy na mszę świętą w poniedziałek, w poniedziałek po mszę świętą, zamiast naszej pielgrzymki po ziemi ojczystej, zapraszamy do kościoła świętego Piotra i Kmaja w Rzymowie z proboszczem ksiądz Piedersen, ksiądz Rezostrowski, Jan Marobiak. Powiedzcie wszystko święte, przyjmijcie grosko. Powiedzcie, kto jest jedni razem z nim powiedzcie jedni, że może bardzo rozumiemy, że święty będzie przewodniczył i on nie wygłosił pokojną śmierć bliskim metropolitom Marek Jędroszczyzny. Jest to też rozkoczenie obrotu stanego i rozmowy niestrzeczone. Będą na temat edukacji, będzie pani wiceminister Marzena Masławek między innymi przy mszą świętą o Piotrze Stelarze, powie pan profesor Kolesa. To nie będzie młodzież może występować, nie jest dziecięcy, ale jest to ten kościół, w tym kościele jest grup właśnie księdza Piotrowska. Wiemy, jak wielki syn to był kapłan, jak wielki to był kapłan na kościoły. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, to parafia wszystkich świętych. Kraków jest bardzo grotowy. Chyba 30, bo tam już parafia właściwie tam mało kto mieszka. Prawda, bardzo mało mieszkańców jest przy tych kościołach. To już jest wiadomo. Blisko jest rynek. To są przeróżne urzędy, sklepy i tak dalej. Ale restauracje mamy jeszcze mieszkańców bardzo zapraszane i spotkajmy się również z akademickie koło Radia Maria Kampstu, akademickie koło Przyjaciół Radia Maria Pierwsze tak w Polsce i nie trzeba być różnych kontraktów, bo Radio Maria jest uniwersytetem i to bardzo
to jest Związane z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej, główne obchody odbyły się nad ranem w Wieluniu i na gdańskim Westerplatte. Ataki Niemców w 1939 roku na te dwa miejsca w Polsce dały początek II wojnie światowej. Na Westerplatte była pani premier Beata Szydło, a w Wieluniu pan prezydent Andrzej Duda powiedział tam, że atak na to miasto to symbol niemieckiego bestialstwa i złamania konwencji międzynarodowych. Chciałbym, byśmy posłuchali przemówienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Niemiecka gazeta a poszkodowanych zostało 68, w tym 19 rozpoczęły się pierwsze niemal 5 tysięcy budynków zostało uszkodzonych, 3,5 tysiąca to budynki mieszkalne. Jest symbolem do prokuratury trafił doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydent Warszawy Hannę Krotkiewicz-Wahl i pełnomocnik miasta w sprawie ujawnienia danych wrażliwych. Poinformowała komisja weryfikacyjna do spraw rywalizacji. Chodzi o świadomą sprawę przed komisją w sprawie nieruchomości Poznańska 14. Komisja oddaliła też wnioski Krotkiewicz-Wahl o uchylenie 12 tysięcy złotych grzywien za niż przedstawił wstrzymana rozprawa w sprawach postępowaniach prowadzonych przez osoby niebędące sędziami wpisały w 2015 roku projekty orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na podstawie umów z dzienników. Gazeta dodała do 5 umów, w których szef Biura Trybunału Konstytucyjnego zleca przygotowanie projektu orzeczenia. Ono jest symbolem bestialstwa.
swoją pracę otrzymali od Przyznać trzeba, że przecież za wielu z nich nie został
komentarza prawdopodobnie otrzyma ksiądz profesor Czesław. Duża część spośród niemieckich pilotów, którzy bombardowali Wiedeń, po prostu zginęła. Ale byli tacy, którzy przeżyli wojnę. I później spokojnie, aż do zwykłej, naturalnej śmierci, mieszkali sobie za naszą zachodnią granicą. I co? I co pozostaje? Dwie rzeczy pozostają. Niezwykle ważne. Jeżeli chce się żyć normalnie w świecie. Przede wszystkim pamięć. Ta jest niezwykle ważna. I dlatego dziękuję. Dziękuję, że tutaj w Wieluniu pamiętacie. Dziękuję za to niezwykłe przedstawienie, które mogliśmy zobaczyć. Niezwykle sugestywne. Dziękuję za ten bieg. Dziękuję wychowawcom, dziękuję młodzieży, która w tym bierze udział, bo to młodzież jest młodzież. Bo to ona jest przyszłością naszego państwa i przyszłością relacji, jakie będziemy mieli z naszymi sąsiadami, z innymi krajami. Ale pamięć ma znaczenie najistotniejsze. Trzeba wiedzieć i pamiętać, kto był ofiarą, kto był mordercą. Trzeba wiedzieć i pamiętać, kto był ofiarą, a kto był agresorem. I nie wolno dopuścić do tego, by ta prawda, elementarna prawda była zamaskowana. Przez czas poprzez machinację różnego rodzaju historyków, czy też jak to woli pseudo-historii. Bo jeżeli ktoś historię fałszuje, to nie jest historia, to jest pseudo-historia. Bo zaprzecza pięknej idei naukowej, jaką jest nauka historii. Ale potrzebne jest także przebaczenie. Potrzebne jest przebaczenie, bo ono kładzie grunt pod dobre stosunki sąsiedzkie, bo ona kładzie grunt pod to wszystko, co daje możliwości budowy, a nie burzy. I potrzebne jest w związku z tym także i zadośćuczynienie. Szanowni Państwo, patrzę na Wieluń, którymi podczas wojny rozwijający się odbudowany, piękny, dlatego w dobie, wasze miasto, kiedy w Europie rodzą się różne partie, myślę sobie tak, Polska ma moralne prawo być dumni. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, przy mikrofonu ojciec Dariusz i to od wielu na nasze nocne spotkanie. Odbudowaliście wiele, nie pierwszy raz, można mówić, odbudowaliście wiele, bo jeżeli 75%... aby z innymi rozmawiać z pozycji siły. Wczoraj obchodzony był również Dzień Weterana Walki o Niepodległość. Podczas obchodów w katedrze polowej w Warszawie biskup polowy Józef Guzdek mówił, że historia II wojny światowej rozpoczęła się od planu budowania państwa bez Boga, a wezwał do szukania jedności w naszym życiu społecznym i politycznym. Czy możemy spodziewać się pokoju na świecie, skoro weźmy łącznie do znaku Chrystusa i mając się w podobnym poświęceniu na znak wielu ludzi? Czy można domagać się poszanowania przez inne narody, skoro sami nie potrafimy się nawzajem poszanować? W ramach obchodów Dnia Weterana Walki o Niepodległość w Belwederze odznaczono walczących w II wojnie światowej i działaczy opozycji antykomunistycznej. Podczas uroczystości, w której uczestniczyli minister Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski i szef MON Antoni Macierewicz, medale okolicznościowe i dyplomy otrzymało kilkudziesięciu weteranów i działaczy opozycji. W Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyła się próba generalna przed Narodowym Czytaniem Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Dziś w tym miejscu para prezydencka rozpocznie największą akcję wspólnego czytania dzieł polskiej i literatury. Następnie dzieło Wyspiańskiego będą czytali aktorzy. W rolę dramatu wcielą się m.in. Małgorzata Foremniak, Magdalena Lamparska, Rafał Królikowski i Piotr Cyrwus. Małgorzata Foremniak, rola radczyni. Radczyni jest przedstawicielką inteligencji. Słowa radczyni w rozmowie z Kamilą. Myślmy sobie, a my sobie, każdy sobie ze swej strony.
zastanawiało, jakie jest jej zdanie na temat chłopstwa. Magdalena Lamparska, mam zaszczyt czytać rolę Haneczki. Są tam te dwie dziewczynki, Zosia i Haneczka. Cała zabawa, która się toczy na weselu, jest dla nich niezwykle atrakcyjna. Rafał Kulikowski, będę czytał dziennikarza. To wielka, wspaniała rola. Mówi o tych sprawach takich, które go bola, wama Polaków. Ma taką scenę wizyjną właśnie ze Stańczykiem, Piotr Cyrwus, Czepiec. To dla prawda zawsze w tym Czepcu, że jej ta prawda tej siły też nie zrozumieje i co już się zrozumieje. Prognoza za pogody, synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Ostrzeżenia dotyczą województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Najmocniej będzie padać na Dolnym Śląsku. Tam opady do 70 mm. W związku z opadami poziom wód może wzrosnąć do 80 cm i mogą zostać przekroczone. Stany ostrzegawcze w ciągu dnia na termometrach od 15 do 18 stopni to na przeważającym obszarze, a na krańcach południowo-wschodnich cieplej do 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po północy, czas na audycję Macieja Woźniakiewicza. Społeczeństwo obywatelskie, reaktywacja. Zatem zaglądamy do Pisma Świętego, a tam fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, to rozdział 25, wersy od 14, to dzisiejsza Ewangelia, czyli dobra nowina. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał. On również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przeniósł drugie 5 i rzekł: panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: panie, wiedziałem, że jest człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem 2 talent w ziemi, oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: sługo, zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem, zbierać tam, gdzie nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodany, także na wymiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Może tutaj odwołam się do początków stowarzyszenia, które zostało założone przez grupę studentów nauk społecznych. Szukaliśmy takiego pomysłu, aby połączyć swoje pasje związane z filmem, z teatrem, ze sztuką i z działaniem z ludźmi. Nasze pierwsze projekty to były projekty na wsiach, w małych miejscowościach, gdzie właśnie grono pasjonatów jechało, aby pracować z dzieciakami, z młodzieżą, robić spektakle. Czyli ukulturalizowaliście gdzieś po prostu, tak? Przede wszystkim pokazywaliśmy, że sztuka może być przestrzenią do rozmowy o ważnych tematach.
ważnych dla społeczności, o ważnych tematach osobiście dla młodych ludzi, ale też za każdym razem wyławialiśmy osoby, które tę grupę mogą pociągnąć, czyli takich liderów, bo nie chcieliśmy być spadochroniarzami, którzy przyjeżdżają na wieś, pracują 3 miesiące, a potem znikają. Teraz na pewno ciekawi, jak to wyglądało? Przyjeżdżaliście gdzie do gminy, gdzie się meldowaliście, gdzie szukaliście tych ludzi, dziadków? Szukaliśmy partnerów, chodziliśmy po szkołach, opowiadaliśmy, że będą warsztaty teatralne, przyjdźcie, zawsze mieliśmy partnerów, czy to dom kultury, czy bibliotekę, czy szkołę, czy w społecznościach, w których się pojawialiśmy. Na tych spotkaniach pojawiało się tych właśnie animatorów, tak? W taki naturalny sposób. Po kilku miesiącach pracy, jak już wiedzieliśmy, że niedługo z tej społeczności wyjedziemy, szukaliśmy jednej, dwóch osób, które będą mogły te działania dalej pociągnąć. Bo od początku nam zależało na trwałości, żeby coś, co zasiejemy, już bez naszego udziału dalej się rozwijało. I nasze pierwsze działania, bo pytał Pan o twórców, o wspieranie twórczości, i nasze pierwsze działania właśnie polegały na tym, że zapraszaliśmy przede wszystkim młode osoby z pomysłem na to, co chcą zrobić w swojej miejscowości. To były osoby od 15 roku życia, czy chcą zrobić spektakl, czy wystawę, czy koncert. Co było zgodne z takim naszym myśleniem, że działania społeczno-kulturalne wynikają z pasji. Jeśli ktoś kocha teatr, film, niech się tym zajmuje i włącza w te działania inne osoby. I młodzi ludzie z całej Polski wiosek zgłaszali się z takimi pomysłami, ale nie byli pewni, jak to zrobić. Czym się uda, jak się do tego zabrać. Potrzebowali też oczywiście środków na realizację, ale od samego początku wspieraliśmy też projekty artystyczne, twórcze, wspólnie ze szkołą Andrzeja Wajdy. Prowadziliśmy przedszkole filmowe, do którego zgłaszali się bardzo młodzi ludzie w wieku mniej więcej gimnazjalnym z pomysłem na swój pierwszy film dokumentalny. Bo Towarzystwo EON przez wiele lat wspierało młodych ludzi, którzy chcieli jak coś opowiedzieć o rzeczywistości, w której żyją, o swoim miasteczku, o problemach poprzez film i fotografię. Pani Beato, to były takie właściwie pomysły od razu zrealizowane. To znaczy pomagaliście mi w realizacji. Dzisiaj to samo jest od pomysłu do realizacji. Taka kompleksowa sprawa od razu. Tak, no teraz to ja mówiła Pani w czasie, kiedy to było. Rozumiem, że mówiła Pani o starych czasach, ale myśli Pani również i o nowych czasach. Bo dzisiaj to samo trwa, prawda? Tak, ta nasza metoda wspierania działań od pomysłu do realizacji cały czas obowiązuje. Od 2008 roku, czyli po 6 latach działania, zaczęliśmy w większym zakresie wspierać działania międzypokoleniowe i zaprosiliśmy do współpracy osoby starsze, bo zaczęliśmy zastanawiać się, że przecież pomysły i pasje są niezależne od wieku. To nie jest tak, że tylko młodzi mają fajne pomysły i chcą zrobić coś dla swojego otoczenia, ale że przecież osoby, które zbliżają się do emerytury, także mają czas, mają wiele ciekawych doświadczeń i że warto także ich zaprosić, aby ze swoimi pomysłami do nas przychodzimy do takiego projektu znanego, który się nazywa Seniorzy w Akcji. Co to jest za projekt? To właśnie o czym zaczęła mówić Pani. Okazję spotkać niektórych pielgrzymów, szczególnie Białystok. Pozdrawiamy tych, którzy już są, którzy wybierają się do nas w sobotę. Ja także zapraszam oczywiście mieszkańców Torunia do wspólnego świętowania, które jest podziękowaniem dla każdego, kto w ciągu roku w taki poprzedni dzień zwykły dzień bez klasków niezupełnie słów podziękowań pracuje na rzecz ewangelizacji. Aby ten pomysł mógł być realizowany. W takim zakresie, w jakim może z ludźmi, których ma dookoła siebie. Bardzo dziękujemy za to i to święto dziękczynie pomyślane jest właśnie o tych takich zwyczajnych, nadzwyczajnych współpracownikach. Bóg zapłać każdemu, kto posługuje w dziele Radia Maryja programem rewolucyjnym na co dzień. Dlatego, że
o osobach starszych wtedy przede wszystkim myślano, że to jest grupa, dla której trzeba coś zorganizować, zapewnić, usługi opiekuńcze, obsłużyć, dać ofertę dla seniora. I bardzo myślano, że seniorzy mogą być menadżerami kultury, że mogą być animatorami, że mogą być liderami projektów bardzo ciekawych i odważnych, jak spektakle tańca współczesnego, mogą budować ścieżki rowerowe. Zaraz chwilę powiemy o tym, ale powstały również szkoły superbabci, tak? To jest... No, to pomysły przez 10 lat, bo o tym warto powiedzieć, że konkurs seniorzy babci, który od samego początku jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w tym roku odchodzi 10 lat. Jeszcze wtrącę się, ponieważ ja rozumiem, że te projekty, te konkurs seniorzy babci są robione wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolność. Tak? Wolność, tak, tak. Mnie to bardzo cieszy, że to są środki amerykańskie, dlatego że budżet na ten polski to jest bezwzględna pomoc zagraniczna dla Polski, ale też kiedy przyjrzymy się, jak wygląda aktywność osób starszych w Stanach, to tam jest bardzo powszechna taka postawa, że osoby starsze, które przychodzą na emeryturę, pytają się, co ja teraz mogę zrobić dla swojej społeczności. I w naszym programie nam się marzy, aby także osoby, które przychodzą na emeryturę w Polsce, szły do Domu Kultury, do Straży Pożarnej, do Koła Gospodyń i pytają, teraz mam czas, co ja mogę zrobić dla społeczności, dla dzieciaków, co ja mogę zrobić, aby zachować lokalną historię. A ja to co to za szkoła? Szkoła została uruchomiona w 2008 roku przez Zosię Zaorską, gerontolożkę, pedagogkę z Lublina. Zosia sama została babcą i stwierdziła, że we współczesnych czasach babcie także potrzebują takiej przestrzeni, aby zaktualizować swoją wiedzę dotyczącą wychowania dzieci, aby zastanowić się, jak mądrze ułożyć relacje z rodzicami, aby nie wchodzić im w drogę, ułożyć dobrze partnerstwo te relacje, ale też jak ciekawie i twórczo wspierać rozwój dzieci. I Zosia zorganizowała takie warsztaty dla babci, chociaż jak powieś tutaj mniej chętnie zgłaszali, właśnie po to, aby rozmawiać o tym, jak rozmawiać z dziećmi, w jakim zakresie nowe technologie można wykorzystać, a w jakim zakresie warto zachować tutaj czujność, dbać o bezpieczeństwo. Ale większość tych zajęć to były zajęcia psychologiczne, gdzie babcie uczyły się tego, jak wspierać dzieci, jak nie oceniać, jak dawać im pole do działania. Jak tolerować we wspólnym współżyciu, prawda? To jest bardzo ważne. Tak, jak się dogadać? Czy warto tak kochana mamusia? No, sztuka komunikacji tutaj też okazało się, że i to było fajne w szkole superbabki, że na konkretnych przykładach babcie omawiały sytuacje, z którymi miały trudności. Czy jakieś sytuacje konfliktowe, które miały z wnukami. Wspólnie z psychologiem zastanawiały się, jak na przyszłość reagować. Do takich niezwykłych projektów można by było zaliczyć właśnie projekt ścieżki rowerowej w Katowicach, bo nawet i takie pomysły się pojawiły i wiem, że w Katowicach ten pomysł został zrealizowany. Co to jest w ogóle? Tak, to warto podkreślić, że my zapraszamy osoby z pomysłem. Więc zgłosił się do nas z Katowic Zdzisław Majerczyk, emerytowany burmistrz, który stwierdził, że na emeryturze nie chce usiąść na kanapie pilotem. Tylko w stajeczki, tu jest karmić gołębie, tak? Tak. Postanowił objechać wsiąść na rower i objechać Polskę po konturze dookoła. Kiedy mu się to udało, poczuł moc działania, krzyknął swoich kolegów burmistrzów emerytowanych i utworzył taki klub rowerowy. I postanowili dzięki naszemu wsparciu wytyczyć trasę rowerową, która połączyła dwie zabytkowe dzielnice Nikiszowiec i Wiszowiec, a dzielnice te były oddzielone od siebie ruchliwą drogą. I ta trasa połączyła takim spokojnym przejazdem. I co roku Zdzisław organizuje taki przejazd tą trasą i sprząta tą ścieżkę, dba o nią, więc mimo że było wiele lat temu. Historię rozumiem, prawda? Bo są dwie stare, zabytkowe dzielnice Katowic. Chciałem panie Marcinie zapytać się o współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku